to jest zależność. Grubość portfela, a atrakcyjność. U kobiet oczywiście. Chociaż skupiamy się na kobietach. Chociaż nie tylko kobiety w tym temacie na naszych kanapach gościmy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest z nami Beata Drzazga, przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewa Mielnicka. Dzień dobry. Michał Murgrabia, psycholog. Witaj serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie pozwolą, że trochę złamiemy Kindersztubę, jako że gościmy wśród nas także autora owego badania. Wypisaliśmy sobie kilka rzeczy, ale ta najbardziej rzeczywiście uderzająca, jeżeli chodzi o twoje badanie, rzecz mówi o tym, że ponad 75% Polek ma poczucie własnej atrakcyjności. Super. I to jest naprawdę bardzo... bardzo wysoki odsetek. Skąd to, a właściwie z czego to wynika według waszych badań? Ja myślę, że rzeczywiście ta informacja, że 3/4 Polek ocenia pozytywnie swoją atrakcyjność, to jest bardzo pozytywna. My żyjemy trochę w takich czasach, kiedy też Polki nie do końca wierzą w swoją atrakcyjność, też często powtarzamy taką przesadną skromność, więc te badania tym bardziej są pozytywne. Natomiast jak to jest, że my w ogóle postrzegamy siebie jako osobę atrakcyjną bądź nie? No my postrzegamy, otrzymujemy te informacje po pierwsze z doświadczeń, które mamy na przestrzeni życia i budujemy swoje przekonania w oparciu o te doświadczenia. One właśnie nam generują takie myśli związane z tym, czy jesteśmy atrakcyjni, czy nie. Ale też taką drugą ważną kwestią jest to, że my się porównujemy. I w zależności od tego, do kogo my się porównujemy, też te nasze spostrzeżenia na temat atrakcyjności mogą być różne. To bardzo ciekawe, aczkolwiek rzeczywiście myślę, że nawet skromność nie musi tutaj być jakąś, no, stać, można być skromnym i czuć się atrakcyjnym, tak mi się wydaje, mam nadzieję. Sprzeczności właśnie tego słowa szukałam. Natomiast ciekawe jest to ta część badania, że rzeczywiście to, że mamy pieniądze, okazuje się, że gdzieś... No, dodaje tego poczucia atrakcyjności. Czujemy się po prostu bardziej atrakcyjne dzięki temu, co mamy w portfelu. Jak to jest możliwe? Może tutaj z punktu widzenia pani. Ja bym tu się nie zgodziła, nie do końca. Pieniądze oczywiście dają nam poczucie takiego bezpieczeństwa, prawda? Może to ta niezależność? O właśnie, to ta niezależność, to, że już do czegoś się doszło i jest ten spokój, o czym marzyło się i tak dalej. Ale ta atrakcyjność i taka pewność siebie wynika też z umysłu, z tego właśnie, jak tutaj pan powiedział, doświadczamy czegoś, akceptujemy siebie, nie boimy się krytyki. I właśnie tak jak pani powiedziała, cały czas z doświadczeniem nabieramy też takiej pokory, takiej szlachetności i to jest atrakcyjne, to jaki mamy umysł, tak? Bo to nie sztuka też jest dobrze wyglądać i ubrać się, tylko jaki jest piękny umysł, ile wiemy, jakie mamy doświadczenie, jakimi jesteśmy takimi już oszlifowanymi diamentami, prawda? To bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że tu słowem klucz jest to poczucie atrakcyjności, tak jest, prawda? Tak. To właśnie nie jest ten zewnętrzny stan, może ktoś inny nawet myśleć inaczej, to jak my się czujemy, jak my siebie oceniamy, czy jak my siebie nawet nie porównujemy do innych osób, tylko czujemy tak się samo, no samo, nasza samoocena jest po prostu tutaj najważniejsza. Tak jak pani powiedziała, tak. Także to po prostu samoakceptacja siebie i wiemy już swoją wartość, też znamy, tak? Ale tak jak mówię, ta pokora idzie taka piękna i pewność siebie. Tak, ale Ewka, to jest proces, tak, prawda? To jest Polki. I tak gdzieś tą atrakcyjność wewnętrzną, o której chcemy tak naprawdę mówić, czujemy. Jesteśmy po prostu chyba silne. Tak, ja na przykład powiem, że ja bardzo długo nie miałam żadnego Instagrama, Facebooka i tak dalej. I to, co pani powiedziała, ja po prostu też od małego czułam się, że coś chcę zdobyć. Chcę, ja wiedziałam, że chcę działać, ja wiedziałam, że chcę się gdzieś dostać do szkoły i tak dalej, i tak dalej. I to tak jak pani mówiła, wcale nie wynosi się czasem z domu, absolutnie. Powinien być taki, do kobiet też często mówię i mężczyzn, gdzieś w klubach przedsiębiorczości, że powinno się mieć dużo takiej siły i chęci po prostu zdobywania czegoś, nie bać się, odważnym być i iść do przodu. Nieraz mówię, jak coś czujesz, że chcesz, pytano mnie, jak otworzyć firmy, tak? Mam kilka firm i na różnych państwach, po prostu się nie bać. Nie bać się, ja już muszę się powstrzymywać, żebym nie otwierała jakiś film. Nie trzeba otwierać, tak, otwierać, absolutnie. No, tak, no, ale to nie można mieć 10. Trzeba działać. Ale to nie znaczy, że ja na tym siadam, na tych laurach, tylko po prostu dalej, gdziekolwiek i to znowu coś robi. I ta odwaga i ambicja i to, że jesteś pewnym siebie, dodaje ci tej atrakcyjności. Pomaga, na pewno. I nie ubiór, oczywiście, że ma być tak, to, że jesteś elegancki, ładny i szlachetny, tak, oczywiście, ale ta pewność siebie i taka fajna, ta zdrowa pewność
pewność siebie. I to ja w kółko powtarzam. I taka szlachetność. Idziesz i silnym przez życie i to wszystko zbierasz. Ja myślę, że ważne jest to, że nie tylko pani o tym mówi i to powtarza, ale wystarczy spojrzeć, tak, prawda? I prawda. Przede wszystkim pokazuje to czynem, i gracja, a nie tylko słowem. Tak, to jest dla mnie atrakcyjność. Tak, tak, no bo to jest umysł, bo to jest umysł. I to musi być na pewno, tak jest. Musi głębiej być ze środka. Niż tylko i wyłącznie i jeszcze na okładce, bym powiedziała bardzo, prawda? To było ważne, co pani powiedziała, że te wszystkie Instagramy, gdzieś social media, że to nie jest tak, że mają być te góra pieniędzy, nieskazitelność i to jest bardzo trujące dla młodych osób, które myślą, że to tylko w ten sposób się zaczyna. Nie. Dokładnie tak. Zaczyna się ciężką pracą, masz być pewna siebie, łapać życie, brać garściami, iść, marzyć. Ja pamiętam, jak byłam pielęgniarką i powiedziałam sobie, nie, stop, ja chcę pokazać ludziom przede wszystkim, jak się kocha pacjenta, więc zrobiłam kliniki. Potem powiedziałam, że może co innego, tak? I mam inne firmy jeszcze. I myślałam sobie, studiując jedne, drugie studia, trzecie, czwarte i siódme już teraz. Aha. Tak jest. Tak, jestem gdzieś tam. I myślałam sobie, ja chcę lecieć do, nie wiem, Las Vegas, tak? I uczyłam się i tutaj dzieci jeszcze i tak dalej. I wszystko dałam radę, samotna matka, tak? Więc dało się. I poleciałam do tego Las Vegas. I nie tylko, że poleciałam do Las Vegas, ale zostałam ambasadorem biznesu Nevady. I to z tych misji gospodarczych nikt się nie otworzył, tylko ja otworzyłam na środku Las Vegas Betamy, tak? Także, no, to jest ta odwaga, o której też mówiłaś na samym początku. Poleciałam do Miami, znowu firmę otworzyłam w styczniu, także... Niesamowite. Ja się stają za przyjaźnie. Bardzo proszę. Mówią Amerykanie, sky is the limit. Lecę za dwa dni tam. Pięknie. Jeżeli potrzeba tragarza, też jestem. Dobra. Ale to Dolina Krzemowa, kongres. Słuchajcie, nowe technologie, lecimy. 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 Siła jest kobietą. A co, jak pan się czuł, to jest takie towarzystwo. Myślę, że bardzo dobre grono. To towarzystwo jest bardzo ważne, słuchajcie. Bardzo dobre i myślę, że też cieszę się, że rzeczywiście tutaj mamy taki przykład, że te nasze badania rzeczywiście pokazują, że większość kobiet ma poczucie atrakcyjności. To zdecydowanie dobra informacja. Patrzcie, jaka jest energia, jak ważna jest energia człowieka i jak zapalasz u innych, tak? I rozmawiasz i za chwilę już innych inspirujesz. To jest atrakcyjność, tak? I za to, że nie trzymacie tej energii tylko i wyłącznie tylko dla siebie. Dzielić się. Bardzo pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Państwa, bierzemy, oddajemy i państwo dalej tą energię. Tak jest. Po prostu. Szklany ekran w ogóle nie jest żadną barierą. Podobnie zresztą nie ma żadnych szklanych sufitów. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o inspiracje, smaki w naszej kuchni.